pałki, papierosy, fajki, sprzęty. Zlecenie od gęsi. Chyba coś nowego. Naprawdę będziesz się... Papieroska, tabaki, może działeczkę fistechu. To jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Magicznych fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś proków, to nie bardzo. Ale może chcesz... Hej, skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, niekradzione, rybko. Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam. Jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Kochani, pójdźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, hm? Straszycie mi klientów. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę? Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nawet jak ładnie poproszę? Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. Dobrze, zagrajmy. Jak przegrasz, to oddajesz wstążkę. Nie rób sobie nadziei. W Gwinta nie mam sobie równych.
moja, a teraz spadajcie. No dobra, mów. Ale co? Czego chcesz w zamian? Bo przecież nie zrobiłeś tego z dobroci serca, prawda? Niczego nie chcę w zamian. Ja... Dzięki.